Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie. Program Rozmowa Dnia, a tematem dzisiejszej rozmowy będzie piękny jubileusz, bo 110. rocznicę obchodzi sądeckie harcerstwo. Moimi Państwa gośćmi są dzisiaj pani Justyna Blukacz, komendantka Chówca. Dzień dobry. Witam Panią serdecznie i Jakub Belski, członek Komendy Chówca. Dzień dobry, czuwaj. No wspaniała rocznica, 110 lat harcerstwa na ziemi sądeckiej. W tym roku przygotowujecie się Państwo właśnie do obchodów jubileuszu. Dokładnie w październiku, tak? 110 lat temu to był ten czas, kiedy jakby swoją działalność tutaj na ziemi sądeckiej rozpoczęło harcerstwo. Tak, taką znaczącą datą dla nas jest 28 października 1911 rok, kiedy założyciel w ogóle harcerstwa w Polsce, czyli Andrzej Małkowski, przyjeżdża do Sącza i w budynku Sokoła jest odczyt na temat skautingu i po tym odczycie tworzy się pierwsza drużyna, potem kolejne i tak od 110 lat w sposób nieprzerwany harcerstwo na ziemi sądeckiej jest i ma się dobrze. Nasze obchody są nie tylko skoncentrowane na październiku. Zaplanowaliśmy taką całą jesień z obchodami, czyli wrzesień, październik, listopad, grudzień. To są 4 miesiące, każdy miesiąc ma swoje hasło, które nawiązuje do pewnych wartości, pewnych ważnych dla nas, dla harcerzy rzeczy i pozwala też jakby podsumować te 110 lat. I tak na przykład wrzesień jest pod hasłem 110 lat puszczaństwa, czyli wracamy do lasu po raz kolejny, łączymy się z naturą i jakby wskazujemy, jak ważna jest dla nas, dla harcerza. Październik mamy 110 lat współpracy, dlatego że jest to dla nas moment kulminacyjny, bo w październiku odbędzie się gala z okazji jubileuszu 110-lecia. Następnie mamy listopad, jest to 110 lat służby. No i tutaj jakby pokrywa nam się to również z tym tak zwanym patriotycznym miesiącem, jaki wynika z przynależności do Polski, z tego, że jesteśmy Polakami, jak również nas harcerzy. No i w grudniu mamy 110 lat radości. To Mikołajki, to betlejemskie światło pokoju i jakby chcemy zakończyć ten jubileusz radością. Ilu harcerzy jest obecnie właśnie w tym sądeckim harcerstwie? Aktualnie w sądeckim harcerstwie mamy ponad 400 członków, ale są to osoby zrzeszone w Chówcu. Nie liczymy w ten skład osób, które działają, wspierają i tak dalej nasz Chówiec. Tych osób w sumie jest ponad 2000. I to nie jest tak, bo już tak jak rozmawialiśmy tutaj przed rozmową, że jest jakiś limit wiekowy, do którego możemy zostać harcerzem, możemy do harcerstwa wstąpić. Nie, harcerzy można zostać w każdym właściwie etapie swojego życia, czy to już jako dziecko, czy to jako senior, osoba dojrzała w pełni. Wystarczy tylko się zgłosić do nas do Chówca, czy do którejś z drużyn, drużynowi, czy komenda Chówca pokieruje we właściwe miejsce. Proszę powiedzieć, bo ja pamiętam jeszcze przed kilkunastoma laty, no te drużyny harcerskie były praktycznie w każdej szkole. Dzisiaj na jakiej zasadzie działacie Państwo? Działamy dzisiaj na zasadzie takiej, że rzeczywiście drużyny są przy szkołach. Jest to najczęstsza forma. Natomiast mamy też drużyny, które działają przy parafiach, przy kościele, bądź też drużyny, które działają przy chówcu, u nas konkretnie przy domu harcerza. Żeby zaistniała drużyna, wystarczy tylko dobra wola właściciela niejako, czy zarządcy, czyli dyrektora, księdza proboszcza, bądź też jak w przypadku chówca, no to komendy chówca. Wystarczy dobra wola właśnie zarządcy danego terenu, no i chęć jakby takiego współpracy z nami, dlatego że mimo iż 110 lat daje nam sporo kadry wykształconej, doświadczonej, to jednak takich czynnych instruktorów, którzy mogą poprowadzić te drużyny, no mamy jak na lekarstwo. A poza tym jesteśmy chówcem, który stara się jednak, żeby drużynowy był z tej danej jednostki, czyli na przykład z danej szkoły, żeby znał trochę tę szkołę, żeby też wiedział, jak w takiej szkole pracować, współpracować, jakie są potrzeby szkoły i co harcerstwo może danej szkole dać. Natomiast, czyli tak jakby działają drużyny, ale tak jak powiedział tutaj kolega,
Nie ma limitu. Jesteśmy jednym z chówców, w którym działa kręg seniora, czyli wszystkich instruktorów, którzy kiedyś byli, pełnili funkcję, czy to w chówcu Nowy Sącz, czy w chorągwi nowosądeckiej, która też była na naszym terenie. Zapraszamy do tego kręgu. Tam również można dalej realizować służbę harcerską, służbę instruktorską. Jakub, jak to było w Twoim przypadku? Skąd w ogóle pomysł na harcerstwo? Pewnie przez mamę, tak? Tak, to było przez mamę i to była bardzo zabawna sytuacja, tak patrząc na to teraz, ponieważ mama wróciła z wywiadówki ponad 14 lat temu, kiedy byłem w zerówce, jeszcze w szkole podstawowej. Ja byłem przygotowany na to, że znowu będzie, że Kuba nie uczysz się, Kuba coś tam, Kuba coś tam. Natomiast padło proste pytanie, Kuba chciałbyś należeć do zuchów. Ja wtedy nie wiedziałem w ogóle, czym to jest, jak to się robi, z czym to się je. No ale poszedł na pierwszą zbiórkę, drugą zbiórkę. Okazało się, że jest to coś, co mnie interesuje, coś, co mnie kręci. Niestety ta drużyna się rozwiązała ze względu na to, że właśnie nauczyciel musiał odejść ze szkoły. Ale przygarnęła mnie wtedy tutaj siedząca obok drużynowa, drugiej nowosądzkiej drużyny wielopoziomowej Płomienie. No i tam już dorastałem jako zuch, później harcerz, harcerz starszy, wędrownik, no i teraz jako instruktor. I złapałeś tego bakcyla. Tak, zgadza się. Tutaj z harcerzem się jest właściwie od momentu przyjęcia krzyża, który nosimy dumnie na swojej piersi. Ale harcerzem też jest przez całe życie. To nie jest tak, że jesteśmy od zbiórki do zbiórki, od akcji do akcji, tylko faktycznie cały czas wspieramy rozwój młodzieży, ale też staramy się swoim przykładem pokazywać innym, jak to jest być tym harcerzem. No właśnie, proszę powiedzieć, czy harcerstwo może być atrakcyjne dla młodych ludzi? Tak, wydaje mi się, że jak najbardziej i takim jakby fenomenem tego harcerstwa jest to, że niezmiennie od tych 110 lat tymi samymi wartościami, tymi samymi jakby przesłaniami potrafimy zaangażować młodzież, potrafimy wskazać im, jak można fajnie żyć, jak można żyć wartościowo. Także to jest taki fenomen harcerstwa. I ta atrakcyjność, nawet przy tak dużym zasobie wachlarzu zajęć pozalekcyjnych czy różnych innych zajęć, których dzieci mogą się realizować, to jednak harcerstwo zawsze jest jakimś takim czymś wyjątkowym. Coś, co nie traktuje się jak balet, sport czy dodatkowy angielski, tylko coś, co pozwala tym żyć, czyli właśnie tak jak powiedział tutaj kolega, nie od zbiórki do zbiórki, od zajęć do zajęć, tylko pozwala się realizować na co dzień. No właśnie, ja pamiętam, takie zawsze było powiedzenie słowo harcerza, czyli harcerz jak już dał słowo, to tak miało być. I w ogóle, jeżeli mówiono o harcerstwie, to raczej właśnie w samych superlatywach, czyli to takie też kreowanie określonych postaw wśród młodych ludzi. Prawdziwy harcerz powinien być jaki? Prawdziwy harcerz powinien być takim harcerzem, który jest tym harcerzem na co dzień. To nie jest harcerz, który jest od rozkazu do rozkazu, tak jak mówiliśmy. Prawdziwy harcerz to jest osoba, która potrafi zauważyć to, że ktoś potrzebuje pomocy. To nie jest osoba, która realizuje tylko i wyłącznie zadania, to nie jest osoba, która tylko i wyłącznie wykonuje polecenia, ale to jest osoba, która sama próbuje odnaleźć się, próbuje odnaleźć swoje miejsce w społeczeństwie i potrafi w jakiś sposób wskazać te priorytety, gdzie ludzie potrzebują wsparcia, pomocy. Czasami jest to po prostu odwiedzenie, porozmawianie, ale tak jak pokazała ostatnio pandemia, zrobienie zakupów, przewiezienie jakichś przedmiotów, tutaj po prostu trzeba szukać na bieżąco tego, co się dzieje. Angażowaliście się Państwo właśnie w takie działania w czasie pandemii? Tak, całe ZHP odgórnie jakby przy pierwszej fali pandemii było zorganizowane w grupy wolontariuszy. Na terenie naszego chówca mieliśmy trochę ograniczoną możliwość, dlatego że wolontariuszami mogli być tylko ludzie pełnoletni. I to trochę jakby naszych harcerzy, tych nastolatków, nawet tych 10-latków, 9-latków, to ich trochę strasznie zatrzymywało. Oni naprawdę, te dzieciaki są super, oni by bardzo chcieli, no ale jednak obostrzenia nie pozwalały. Natomiast mieliśmy grupę instruktorów, wolontariuszy, którzy prężnie pracowali, pełnili dyżury, robiliśmy zakupy, wynosiliśmy śmieci. Ale też również byliśmy po prostu, żeby porozmawiać z taką osobą, która na przykład no, nie może wyjść z domu, czy bała się wyjść z domu. Powiedzcie, jak tak na co dzień wyglądają Wasze spotkania? Bo ja wiem, że kiedyś harcerstwo to zdobywaliśmy sprawności, wyjeżdżało się na obozy. Jak to wygląda teraz?
No, aktualnie zbiórki odbywają się tak, jak odbywały się 10, 20, 50 lat temu, czyli spotykamy się w gronie najbliższych przyjaciół, kolegów, razem z drużynowym, drużynowo, bo też kobiety oczywiście wiodą tu prym wręcz, jeżeli chodzi o to wychowywanie. Zdobywamy sprawności, zdobywamy stopnie, kształcimy się, ale też instruktorzy wychowują, pomagają w kształtowaniu charakterów młodych ludzi. I jest to coś, co na pewno wyróżnia nas spośród innych, można powiedzieć, organizacji bądź też kółek pozalekcyjnych, ponieważ harcerstwa, kółko pozalekcyjne to są zupełnie dwie różne rzeczy. Tutaj nie można tego stawiać na równi, ale jednak tutaj staramy się zapewnić dzieciom w sposób bezpieczny organizację czasu, tak żeby coś z tego wyniosły, no ale też żeby się dobrze bawiły. Organizujecie też wyjazdy, obozy? No, ty myślisz, komendantką, że coś więcej powiedzieć odnośnie ostatniej akcji letniej. Natomiast tak, organizujemy akcję różnego rodzaju. Tak, obóz jest bardzo ważnym elementem pracy drużyny. W naszym chówcu jest tradycja, że co roku wyjeżdżamy na obozy chówcowe, czyli cały chówiec jedzie, wszyscy chętni. Również w czasie zimy robimy zimowiska lub też tak zwane NAS, czyli nieobozowa akcja zimowa, czyli z dochodzeniem w ciągu dnia. Obozy odbywają się w różnych miejscach, są to obozy na bazach harcerskich, czyli dzieci jadą, śpią w namiotach wojskowych, na kanadyjkach, mają swoje menażki, trzeba tą menażkę sobie umyć, zadbać o nią, poza tym trzeba się odnaleźć w namiocie, w którym nie ma prądu, a zatem jakby umiejętność zorganizowania czyli sobie miejsca, życia, czas, tak? Tak, bardzo. Natomiast nie ma najmniejszego problemu, jeżdżą dzieci od szóstego roku życia, czyli zuchy, aż do 18 i wszystkie doskonale sobie w tym radzą. Także te obozy jadą i jeździmy na te obozy. No docelowo jeździliśmy nad morze, aczkolwiek były to również i góry, i Bieszczady, i Tatry, ale też nasza stanica harcerska w Kosarzyskach, która zawsze nas miło przyjmuje. Mimo pandemii udało nam się zorganizować obóz i w tamtym roku, i w tym roku. I były to obozy, które przebiegły bezpiecznie, prawidłowo, bez żadnych jakichś komplikacji, ale też na przykład patrząc na tamten rok, patrząc na obostrzenia, pokazało nam też, że metoda harcerska pozwala naprawdę czynić cuda, dlatego że jednym z obostrzeń było na przykład w tamtym roku, że nie wolno nam było opuścić terenu obozu, ani do sklepu, ani do kościoła, ani nawet na wycieczkę. Trzeba było zorganizować wszystko na terenie obozu, tak żeby zminimalizować przemieszczanie się i kontakt z innymi ludźmi. I dla nas, dla harcerzy, nie był to żaden problem. Jak się to udało w ogóle? Po prostu ta metoda harcerska, formy zajęć harcerskich, gry terenowe, kominki, konkursy, techniki harcerskie, szkolenie technik spowodowało, że spędziliśmy 10 dni na obozie, nie wystawiając nosa poza bramę obozu. I bez problemu dzieci były zadowolone, my byliśmy zadowoleni, wszystko było bezpieczne. Także tutaj dostrzegamy też w czasie tej pandemii, że ta nasza metoda harcerska jest sprawdzalna nawet w czasie tak trudnym jak pandemia. Tutaj warto dodać, że jest taki żart krąży. Nie wiesz, jak coś zrobić, daj harcerzowi, on to ogarnie. Więc tutaj właśnie odnośnie tego obozu, czy odnośnie różnego rodzaju innych aktywności, dla harcerzy nie ma rzeczy niemożliwych. Czasami wymagają większego nakładu pracy, ale jednak harcerze, czy to inne organizacje mundurowe, radzą sobie w sposób bardzo dobry w każdych warunkach. Czyli okazuje się, że można bez komórek, bez innych umilaczy czasu i że dzieciaki i młodzież potrafi wspaniale spędzić czas. Choć tutaj warto dodać, że niektórzy zabierają ze sobą po 3-4 powerbanki, które wystarczają im na ten obóz, no ale zazwyczaj nie korzystają z nich, po prostu nawet nie mają na to czasu. Powiedzcie, bo w związku z obchodem jubileuszu przygotowujecie także wystawę i tu jest apel pewnie do tych wszystkich osób, które mają jakieś pamiątki związane właśnie z tym jubileuszem i w ogóle z harcerstwem. Tak, dlatego że nasz chówiec, też jako jeden z nielicznych w Polsce, ma swoją siedzibę, swoją kamienicę, którą otrzymaliśmy w spadku od państwa Wężyków. I w domu harcerza przy Wąsowiczów 8, oprócz tego, że jest to pomieszczenie komendy i tak dalej, udało nam się zorganizować i przygotować salę pamięci, w której mamy pamiątki sięgające właśnie tych 100-110 lat wstecz.
Taka wystawa była organizowana też na stulecie. Ona była wówczas w budynku Sokoła. Obecnie chcemy tą wystawę zrobić u nas właśnie w Domu Harcerza. No i chcemy ją doposażyć. Przede wszystkim o te 10 lat, o które się postarzeliśmy, ale również o te jakieś pamiątki, które ktoś może ma z wcześniejszych lat i chciałby, żeby one sobie bezpiecznie były dostępne dla harcerzy. Także zachęcamy do tego, żeby ktoś, kto gdzieś ma jakąś rzecz, którą legitymację, chustę, plakietkę, odznaczenie, ciekawe zdjęcie, no cokolwiek, publikację, cokolwiek, można to w sposób bezpieczny przekazywać do nas, do chówca. Na pewno się tym zaopiekujemy, a w razie czego możemy również zwrócić adresatowi, jeżeli będzie taka potrzeba. I co, i te główne obchody jubileuszu, tak, to jest 23 października w Parku Strzeleckim. Jak to będzie wyglądało? To będzie wyglądało w sposób następujący. O godzinie 9 rozpoczniemy mszę świętą. Następnie będzie uroczysty apel, odsłonięcie pamiątkowej tablicy, gdzie i jakiej treści jeszcze nie zdradzamy. Następnie będzie część taka rozrywkowo-zabawowa, taki piknik swego rodzaju harcerski właśnie w Parku Strzeleckim oraz otwarcie wystawy. Potem odbędzie się ten element bardzo uroczysty, czyli gala, na którą zaproszeni są nie tylko mieszkańcy, ale także władze pobliskich gmin, miejscowości, dyrektorzy szkół i wszystkie osoby, które są chętne, także mieszkańcy Nowego Sącza i okolic. Także już teraz zapraszamy do tego, aby uczestniczyć w tej uroczystości. A kto chce i kto po naszej rozmowie pomyślał, że może warto byłoby, jak nie osobiście, to przynajmniej na przykład dziecko zapisać do harcerstwa, bo to jest naprawdę wspaniały sposób spędzania wolnego czasu, ale i sposób na życie, tak? Tak. Tak, zapraszamy serdecznie. Dokładnie tak, zapraszamy wszystkich od już 6 roku życia, czasami nawet jak ktoś ma rocznikowo 6, to też przymykam na to oko. Zapraszamy wszystkich do udziału w tym pięknym ruchu skautowym. Dziękuję bardzo Państwu, dziękujemy za uwagę. Dziękuję bardzo.